No na pewno najciekawszym miejscem związanym z historią Żydów w Opolu jest cmentarz żydowski, który się mieści przy ulicy Granicznej. To jest sam początek dzielnicy Nowa Wieś Królewska. Cmentarz, na którym zachowało się ponad 700 nagrobków. Zdewastowany, ale jeszcze nie na tyle, żeby był to stan zły. I na tym cmentarzu możemy poznać historię pewnej społeczności, która w Opolu żyła przez ponad 100 lat i której dzisiaj już nie ma, no i pewnie nigdy już w przyszłości nie będzie. Pozostałe ślady obecności tej społeczności no, są nieliczne. Zachował się budynek starej synagogi. Po nowej synagodze została tylko budyneczek, w którym się dzisiaj mieści restauracja Rzymskie Wakacje. Natomiast cmentarz jest tym miejscem, gdzie możemy tą historię Żydów poznać, dotknąć w symboliczny sposób pewnego fragmentu dziejów Opola, który się skończył definitywnie kilkadziesiąt lat temu. Jeżeli mamy jakieś ślady w Opolu w obecności Żydów, to są to ślady XIX bądź XX-wiecze, natomiast wcześniejszych nie ma, ponieważ Żydzi zostali wygnani w latach 60. XVI wieku z Opola i wszystkie ślady ich obecności zostały zatarte, zniszczone bądź w inny sposób unicestwione, więc śladów obecności tej społeczności wcześniejszych niż z wieku XIX praktycznie w Opolu nie ma. Wrócili dlatego, że zmieniły się czasy i władze pruskie już nie blokowały możliwości osiedlania się Żydom w miastach górnośląskich, a w roku 1812 zniesiono w ogóle jakiekolwiek istniejące jeszcze zakazy dotyczące osiedlania się Żydów w Prusach i Żydzi mogli się osiedlać wszędzie. I od tego czasu rozpoczyna się też historia nowoczesnej, zasymilowanej gminy żydowskiej w Opolu. Jeżeli się żyje w Opolu od iluś tam pokoleń powojennych, no to w pewnym momencie nastaje taki moment, kiedy człowiek chciałby się dowiedzieć czegoś więcej. O domu, w którym mieszka, o mieście, w którym mieszka, o pewnym fragmencie miasta, który zna i nagle odkrywa pozostałości po społeczności, której dzisiaj nie ma i pozostałości po Opolu wielokulturowym, po Opolu wielojęzycznym, po Opolu wielowyznaniowym. Dzisiaj się to słowo multikulturalność deprecjonuje, to jest wręcz obelga dla wielu, a tymczasem Opole było takim miastem multikulti przez ponad 120 lat i nikomu to nie przeszkadzało. Jest to bardzo fajny fragment historii miasta i warto, żeby młodzi ludzie, oczadzieni troszeczkę propagandą telewizyjną i nie tylko telewizyjną, mieli możliwość zobaczenia tego właśnie fragmentu dziejów Opola, kiedy chrześcijanin żył obok Żyda i nie było to żadnym problemem ani dla Żyda, ani dla chrześcijanina. Rzeczywiście po 1989 roku taka sytuacja, kiedy to dawne Opole wraca, dawne Opole zaczyna funkcjonować. Opolanie chcą się dowiedzieć czegoś o tym mieście, które się skończyło w 1945 roku, czyli o tym niemieckim Opolu. No i dzięki temu możemy pewne fragmenty historii miasta bez wielkich problemów przypominać. Już nie ma cenzury, nie ma nakazów politycznych, mam nadzieję, że ich nie będzie, więc to niemieckie Opole zaczyna żyć tym życiem pośmiertnym i dobrze, że się mieszkańcy Opola dzisiejsi interesują dawnym Opolem, bo kiedyś następni mieszkańcy Opola będą być może się pasjonowali tą epoką, w której my teraz żyjemy.